Witamy, kochani. Zobaczcie. Sprzedałem tą konciatą w Zwoleniu 2 tygodnie temu. Dzisiaj przyszła. Znaczy wczoraj przyszła. Aż się zdziwiłem. Nie wiem, czy to ktoś kupił w Dęblinie i puścił, wróciła. No i się nie dowiem, czy ze Zwolenia wróciła. To jest niemożliwe, żeby wróciła ze Zwolenia 35 km w linii prostej. Chociaż niemożliwe. No wszystko jest możliwe, nie? Ale ja się zdziwiłem, że to przyszło. Kajtki grzeją się. Młodziaczki. Wszystko się opala. Także się nie spodziewałem, że to przyjdzie. Sprzedałem. Albo ktoś kupił z Dęblina i puścił tutaj. Wiadomo, tu się człowiek nie dowie, czy wróciła ze Zwolenia. Czy ktoś kupił i puścił, nie? Ale najważniejsze, że jest. Już jajka wyrzucam. Nie daję im jajek. Jeszcze jest 4 czy 5 młodych czajki. Chyba 5 sztuk czajek jest. Już wyrzucam jajka. Wystarczy tego. Nie chcę się już bawić w te młode. Także wszystko chodzi, zbiera. Ale wczoraj padało. I to mocno, i przyszła. Ale to prawda, jak nie chcesz, to wróci. Jakbyś chciał, to by nie wróciło. Tak to jest. Może ktoś kupił z Dęblina, będzie wiedział. To da znać. Nie spodziewałem się po niej. To łapany gołąb był. Ile było u mnie z 2 tygodnie. Ale ktoś jej znaki zrobił czerwone i obrączkę zieloną założył. To musiał być dobry hodowca. Znaki zrobił, obrączkę założył. To musi się orientować. Dzisiaj prawdopodobnie wezmę tych perłowych od kolegi do pary. Już to wszystko się kisi. W tej wojlerze krymka odstawiłem. Uparzy mi się z samcem. Perłowe też odstawiłem. Tu jedno muszę wypuścić, bo nie mam do niej samca, bo jeden zginął. Jak kółko, no samiec. Parzy mi się z samcem zamiast samicą, to z samcem. Ładna perłówka, samiec od niej zginął. No, tak to jest, wiadomo. Kupisz, zostanie, później ginie. Ktoś złapał, niech się cieszy. Proste. Ja gołębia nie odbieram. Złapałeś, jest twoje i tyle. Ja nie odbieram ptaków. Dobra, kochani, pozdrawiamy.